zrobiony przez uczniów i dla uczniów. Przegląd muzycznych talentów LO imienia Sienkiewicza zapełnił całą salę wokół. Udział ciała pedagogicznego ograniczył się tylko do krótkiego przywitania przez wicedyrektor Marię Jóźwiak. Okazało się jednak, że wbrew nazwie w przeglądzie wzięli udział uczniowie wszystkich wrzesińskich szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie z ulicy Kalickiej, z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Wzięli udział uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza oraz uczniowie z Technikum na Wojska Polskiego, ponieważ no, jakby to ująć, impreza Liceum Potrafi ma na celu zaprezentowanie nie tyle uczniów z naszej szkoły, co okazanie zdolności muzycznych wszystkich uczniów, więc osoby, które tworzą kapelę, współgrają ze sobą, po prostu chcą zaprezentować to, co potrafią. No, to ma na celu zabawę i zdobycie jak gdyby jakiegoś doświadczenia, nie? Dla nich wszystkich, które miejmy nadzieję jakoś zaowocuje w przyszłości, że będziemy znajomymi jakichś super gwiazd rocka albo innych. Będziemy wspominać to Liceum Potrafi. Tak. Skoro tak, to może warto sobie zapamiętać niektóre nazwiska i nazwy zespołów. Don't break even.